Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co ma wspólnego zielony kombajn czy traktor Deere, jak niektórzy mówią, Deere, jak inni mówią, no ma, on ma takiego jelenia, no i jeleń to jest w zasadzie Deere, D-E-R, jako zwierzę z rogami i tak dalej. No, także co ma wspólnego ten kombajn, zielony kombajn z uniwersytetami i koledżami? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No i czasami są zdemonetyzowane filmiki. Polecaj gdzie możesz. No, zanim zacznę wyjaśniać, o co chodzi z tymi związkami zawodowymi samochodziarzy i uniwersytetów, no to chcę powiedzieć, że przez następne parę dni, tydzień, dwa tygodnie, no to filmiki będą w zasadzie nagrywane w ostatnich dwóch, trzech tygodniach oraz filmiki z ostatnich dwóch, trzech lat, no bo na moim kanale jest około 1200 filmików przez 3-4 lata po 365 dni, no to jest ponad 1000. No ale są wakacje, jest Boże Narodzenie, także szczęśliwego Bożego Narodzenia dla wszystkich, no i szczęśliwego Nowego Roku. Także te filmiki będą się pojawiały tak na zmianę, stare, nowe, odgrzewane kotlety. Dla tych, którzy się zastanawiają, jak to się robi, no to jeżeli byście się zdecydowali mieć kanał taki jak mój, skombinowalibyście mikrofon, skombinowalibyście kamerę, no to w sumie z punktu widzenia technicznego jest dosyć proste. To się nagrywa, później się wrzuca, w zależności od szybkości internetu, ten filmik 15-20 minutowy, czy ile tam nagracie, pojawia się na YouTubie. Bardzo szybko YouTube decyduje, czy jest monetyzowany, czy nie monetyzowany. No, monetyzacja jest wtedy, kiedy ma się 1000 subskrybentów. No i jest 4000 godzin rocznie oglądalności. Inaczej nie ma możliwości. No ale można dać premierę, można dać na następny dzień, zaprogramować do przodu tydzień, dwa, trzy czy cztery. No i w ten sposób to ja właśnie robiłem. Tak jak wiecie, mam tych 7 czy 8 koszulek, także że można zrobić jeden program po drugim, jeden ustalić na jutro, drugi ustalić za tydzień, no i w ten sposób będziecie właśnie to oglądali. Tak to się dzieje. No to są kulisy, można powiedzieć, studia z flagą z tyłu. United Auto Workers. No United Auto Workers, no załatwiło amerykański przemysł samochodowy, to jest zjednoczone związki samochodziarzy, no a oni zabili Detroit. W Detroit jest 50-60% populacji tego, co było tak w latach 60-tych, 70-tych. Wszyscy myślę, że znacie te nazwy samochodów czy firm: Chevrolety, Pontiaki, Mustangi. To były wielkie firmy naokoło Detroit. To się tam rozwijało, w zasadzie druga wojna światowa, no później tam się zdecydowali produkować. No gdzie był problem? Problem był taki, że Amerykanie produkowali potężne kolubryny. No to były smoki 6, 8, 12, 10-cylindrowe, to paliło 100 na 100, no trochę ze śmiechem, tak? No ale to były wielkie krążowniki, szos, te drzwi jak się otwierały, no to jak wrota do stodoły. No i związki zawodowe w zasadzie nie chciały produkować więcej i taniej, no bo chcieli mieć swoje pensje. No Japończycy zaczęli ściągać samochody, eksportować do Ameryki, no i to się tak przyjęło. To Japończycy teraz, Toyota, no to produkuje Toyotę w Ameryce i w Kanadzie, no bo im się bardziej to opłaca. Oni zatrudniają Amerykanów, no ale tam związków zawodowych w Ameryce nie ma.
Volkswagen też produkuje, też związków zawodowych nie ma. Amazon, firma Amazon też odmówiła z założenia związków, no bo oni wiedzą, że to prędzej czy później, kiedy ci wszyscy działacze w związkach zawodowych walczą niby o pensję, no to prędzej czy później te biznesy, decyzje są odejmowane od managementu, no i te wszystkie decyzje produkcyjno-zyskowo przyszłościowe to jest zabrane, no i firma bardzo często upada. Po prostu większość normalnych z pracowników doszła do wniosku, że jeżeli mają dobre pensje i dyrekcja jakoś to wszystko układa, no to nie ma się co wciągać i nie ma co płacić sporych stawek, no bo to oni biorą ciężkie stawki. No i dlatego dzisiaj United Auto Workers, czyli Zjednoczeni Pracownicy Samochodowi, na te ponad 400 tysięcy ludzi, no to gdzie oni atakują? No to oni atakują koledże i uniwersytety. Uniwersytety Columbia, to tam jest 3000 studentów, którzy zastrajkowali. Pomagają szczególnie ci, którzy robią magisterium, pomagają w nauczaniu studentów. No i oni zastrajkowali. Dużo studentów, no to się buduje, bo dużo studentów, no to zostało im powiedziane w czasie tej paniki, że mogą wybrać sobie, czy przeszli, czy zdali ten kurs, czy nie zdali. Większość normalnych ludzi, no to chce po prostu mieć ocenę. To im nie pomaga. Wielki ten ruch robotniczych związków, no to oni atakują w Kalifornii. W Kalifornii, Uniwersytet Kalifornii przy 17 tysięcy członków zostało przyjętych do Zjednoczonego Związku Pracowników Samochodowych. No to już taka nazwa właśnie została i to jedyne, co zostało z tego Detroit. I to są pracownicy uniwersytetów. Jeżeli tak człowiek się zastanowi dlaczego związki zawodowe zwyciężają na uniwersytetach. No uniwersytety ogólnie są lewackie, socjalistyczne. No i uniwersytety dosyć słabo traktują swoich pracowników. Inna sprawa, że w Ameryce związki zawodowe, 80% związków zawodowych to są związki zawodowych pracowników federalnych i stanowych. Także związki zawodowe federalne negocjują pieniądze z rządem, na ten rząd w sumie to płaci podatkami podatników, także budżetówka sama sobie wyciska pieniądze z tej reszty, która nie pracuje dla budżetówki. Także to już nie jest, to nie są związki zawodowe w kopalniach czy w jakichś fabrykach, po prostu związki zawodowe w rządzie. No to jest też makabra. To jest idiotyzm, debilizm i ja nie wiem, jak to inaczej to nazwać. Columbia Uniwersytet w Nowym Jorku, no płacą. Oni płacą, zaproponowali 16-17 dolarów na godzinę, ale ten tam strajk jest. W Nowym Jorku, w mieście, stawka minimalna jest 15 dolarów. Na Columbii zaoferowali 17, związki chciały 20, znaczy studenci, którzy strajkowali, chcieli 20, a związki przyszły i powiedziały, że chcą 26 dolarów. Także to nic dziwnego, że wszystko drożeje, inflacja jest galopująca. Druga sprawa to była ten pensja tych doktorantów, którzy robią swój doktorat i muszą uczyć przez 12 miesięcy. No to do tej pory stawka no to była 42 tysiące. Studenci nie chcieli dużo więcej, chcieli 43 tysiące, no a związki zawodowe chciały 45 tysięcy.
I tak jak wspomniałem, $26 dla tych, co nie mają pensji rocznej. No bo mówią, że to żyjąc samotnie na Manhattanie, to tyle to kosztuje. No i jeszcze z poprawkami miesięcznymi, czyli te poprawki na inflację, że to trzeba wszystko, a jak są poprawki na inflację, no to jest jedna wielka spirala. Co związki zawodowe, co komuniści mówią, dlaczego chcą tyle pieniędzy? No oni mówią, że Kolumbia z samych tych odsetek, samych tych zysków, samych tego wzrostu wartości na giełdzie, no to ma Kolumbia ma 3 miliardy zwrotów, no i że związki zawodowe chcą tylko 3% z tego wszystkiego. No Kolumbia, faktycznie, Kolumbia, no to czesne jest 64 tysiące bez wiktu i opierunku. Z wiktem i opierunkiem, no to jest 83 tysiące. Tak. Także, przepraszam, także to są ciężkie pieniądze. Prezydent Kolumbii zarabia 4 600 000 rocznie. No to są nieprawdopodobne pieniądze. Tak samo jak Harvard. Harvard, no to jest uczelnia, jeżeli oglądaliście taki film Love Story, no to tam na Love Story, no i to jest historia bogatego chłopaka z dziewczyną, która tam umiera. No to Harvard, on ma tyle pieniędzy. No to jest uczelnia, która powstała za kolonialnej Anglii w 1660 roku chyba. No ale oni mają tyle tych pieniędzy, że jakby nie brali czesnego przez następne 70 lat od żadnych ze studentów, no to może by doszli do zera. Oni są w mieście Cambridge i w zasadzie dlatego, że mają status instytucji użyteczności publicznej, no to nie płacą podatków, no i wykupują wszystko za bezcen, no i miasto na to traci. No ale mają nieprawdopodobne pieniądze i tak samo z Kolumbią. Kolumbia, no tak jak i kościół, tak, no tyle tylko, że do kościoła ktoś pójdzie się pomodli, to też jest instytucja użyteczności publicznej, no i lewacy nie narzekają na ten temat, na to, że kościół ma jakieś ulgi podatkowe, no to wszyscy czerwoni się po prostu pienią. Prezydent ma 4 600 000, no a taki pełno profesor dożywotni pracujący na pełni etat ma 280 tysięcy. Także to są spore pieniądze. Uniwersytet się postawił i powiedział, że wszystkich wywali na pysk. Tych, którzy w sumie strajkują, wywali ich wszystkich na pysk. No to studenci się odwołali do rady tam federalnej i powiedzieli, że w zasadzie no ich tam dyskryminują, ścigają, wyrzucają. No i Kolumbia się troszeczkę otrząsnęła i zaproponowała inne różne rzeczy. No i teraz tak się człowiek zastanawia, jak to marksiści to wszystko inaczej widzą, tak? Kiedy Kellogg, no ten, co robi te wszystkie płatki śniadaniowe, powiedział, że zwolni wszystkich tych strajkowiczów i zatrudni łami strajków, no to Joe Biden powiedział, że to jest niedopuszczalne, że to jest haniebne, że to Kellogg zabija możliwości życiowe wszystkich tych pracowników, no, a wtedy, kiedy Uniwersytet Kolumbia tak traktuje, no to wszyscy komuniści mają paszczę zamkniętą na kłódkę. Ten kombajny Deere i Kellogg tak samo. Oni płacą więcej pieniędzy niż Kolumbia Uniwersytet. Kellogg twierdzi, że sporo ludzi w zakładach zarabia ponad 120 tysięcy dolarów. To jest powiedzmy $60 na godzinę. Tak, z nadgodzinami, tak? No, można w ten sposób powiedzieć.
demokraci no, nie atakują uniwersytetów, nie atakują, nie oskarżają koledzi. No dlaczego? No bo 95% tego świeżego wychowu uniwersytetów, no to są socjaliści. To jest po prostu przygotowanie do komunizmu. Właśnie to się odbyło na uniwersytetach i koledziach, także demokraci ich nie atakują. Będą atakowali fabryki kombajnów, będą atakowali przetwórnie płatków śniadaniowych, ale uniwersytetu nie zaatakują, no bo to są ich ludzie. Wszyscy ci nauczyciele z Kolumbii, no to wyrazili solidarność z tymi pracującymi studentami, ale czy to ich cokolwiek kosztuje? No nic ich nie kosztuje. Po prostu takie pieprzenie. Kombajny Deere i fabryka płatków Kellogg, oni produkowali cały rok. W czasie pandemii wprowadzili tam najróżniejsze jakieś tam przepisy, ograniczenia i tak dalej, ale produkowali. Uniwersytety i koledzie co zrobiły? Zamknęły, wszystko jest na komputerze, wszystko jest na kamerze. A czy brali mniej pieniędzy niż 60 czy 80 tysięcy? No nie. Brali identycznie to samo. No i szczególnie, że są subsydiowani. Kongres amerykański, banda kretynów w Kongresie Amerykańskim 20 lat temu zrobiła gwarantowane pożyczki. No i wtedy, kiedy 30 lat temu, kiedy Kongres zrobił gwarantowane pożyczki, no to wzrost czesnego w Ameryce jest około 7-8% co roku coraz większy. Także 2-2,5 raza większy był niż inflacja. No i teraz Biden i cała reszta tych kretynów z Kongresu lewackich mówi, że to wszystko trzeba wyrugować do zera. No problem jest z tymi ludźmi, którzy uczciwie płacili, pospłacali i nie mają pożyczek, no ale to jest tak jak banda kretynów dostanie się do Kongresu i spowodowali to, że pożyczanie pieniędzy dla banków to jest piękna sprawa. Rodzice brali pieniądze, uczelnie żądały ile mogły, no i w ten sposób właśnie to się osiągnęło to, że to jest 80 tysięcy za Kolumbię. Wszystkie te w normalnym, prywatnym biznesie, to wszystkie te kompanie, które nie płacą za dużo, nie produkują za dobrze, nie traktują swoich klientów, no to upadają. Koledzie, uniwersytety w Ameryce, no to niestety nie, no bo mają swoją markę, mają swoją nazwę, no i są subsydiowani przez rząd amerykański, czyli są subsydiowani przez podatników, a podatnicy są po prostu dostali miliony, dziesiątki milionów marksistów, którzy nienawidzą Ameryki, którzy nienawidzą historii, którzy nienawidzą tego szacunku, nie mają szacunku kompletnie do Ameryki i chcieliby zniszczyć. No i to właśnie to jest ta paranoja 2021 roku, to jest ta paranoja Bidena, to jest ta paranoja tego, że uniwersytet bierze 80 tysięcy za lekcje przed kamerą. Ale tacy są komuniści. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek z kontynentów, głosujcie dla normalnych, nie dajcie się zbajerować socjalistom, komunistom. Widzicie, co się dzieje naokoło. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena i jego administrację. Widzicie, co się dzieje. Inflacja, cena benzyny w sklepie, ten koszyk podstawowy coraz droższy i droższy. Mam nadzieję, że 2022
zmienicie swoją przynależność partyjną. Najwyższy czas. Nie wiem, jak Polak może głosować w ogóle na demokratów. No, demokratów już nie ma. Demokratów w Ameryce już od Clintona, no to w zasadzie nie ma. Biden. Obama, no to pierwszy komunista, no i cała reszta to jest jedno wielkie lewactwo. Zdrowia dla normalnych.